Okej, gleba. Kacper, słyszysz mnie? Kacper, halo, słyszysz mnie? Gdzie dostałeś? Kacper! Okej, zaczynamy. Czysto? Leje noga. Jednoga, dobra, zakładaj stazę. Wojna jest nieprzewidywalna. Lepiej umieć, jak nie umieć, ja wychodzę z tego założenia. Lepiej wiedzieć, jakby coś się miało stać, kiedyś odpukać, miałoby się coś stać i żeby coraz więcej osób, coraz więcej społeczeństwa to umiało robić. Augustów to mała miejscowość w północno-wschodniej Polsce. Na strzelnicy lokalnego klubu strzeleckiego jego prezes Jacek Truszkowski przygotowuje wszystko do treningu na otwartym powietrzu. Tak, trzymaj. Trzymaj. To weź przynieś jeden spray. Po lewej, synek, tam, taka szopka tam. Jak tam młody? Masz? To nic. No to. Okej, okay, to tak będzie można strzelać. No to dawaj bardziej w dół. Ten 50-letni kierowca ciężarówki, pasjonat strzelectwa sportowego, w wolnym czasie prowadzi klub. Jacek osobiście szkoli strzelców. Trenują wspólnie dwa razy w miesiącu. Do serii! Ładuj! Strzelają ostrą amunicją. Jesteśmy otwarci na każdego, czyli każdy tak naprawdę może przyjść z ulicy, zobaczyć swoich możliwości, sprawdzić się, czy broń jest dla niego, bo broń tak naprawdę jest dla wszystkich, każdy może sobie spróbować. Ile amunicji chcesz wziąć z tej 20? Po ile tutaj serie są? Po 5. I jak my w kolejkę się, kiedy my tutaj? Jak wyjdzie? No jak tutaj po prostu trzeba niestety pilnować swojej kolejki, tak jak to za czasów PRL-u, nie? Poza członkami stowarzyszenia, którzy przynoszą własną broń, przychodzi też wielu ciekawskich, którzy strzelają po raz pierwszy. Ruch na strzelnicach w Polsce jest aktualnie ogromny. Także konflikt na wschodzie nam mocno pomógł, bo od momentu, kiedy wybuchła wojna, zauważyliśmy taki przyrost, taki dość znaczny przyrost, jeśli chodzi o osoby, które pierwszy raz miały kontakt z bronią. Liczba członków stowarzyszenia w Augustowie od początku wojny w Ukrainie wzrosła ponad dwukrotnie. Wśród nowych strzelców są też dzieci, które przychodzą z rodzicami. W przeciwieństwie do Niemiec, w Polsce nie ma ograniczenia wiekowego dla broni małego kalibru. Od lewej, tak? Prosto ręce, wyprostowane. Krok do tyłu. Ja już wiem, że ty strzeliłeś, zobacz. Tutaj jeszcze wszyscy strzelają, a ty już strzeliłeś. Czekamy na następną komendę, tak? Widzimy, że najczęściej to ojcowie przeprowadzają swoje dzieci. Często jest tak, że chłopaków, ale też są też i dziewczyny. Więc my musimy jakby, my dorośli, musimy jakby nie na siłę, ale zaszczepiać w naszych dzieciach tą taką jakby chęć obrony. Antek zaczął chodzić na harcerstwo i jego drużyna właśnie tutaj zaproponowała takie ćwiczenie strzelnicze, a ja chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Ogólne wrażenia bardzo pozytywne. Jest
Przede wszystkim jest zadbane bezpieczeństwo. Jest, myślę, że zainteresowani. Mam wielu kolegów, którzy od dawna strzelają. Myślę, że to na pewno miało ostatnie wydarzenia polityczne miały na to wpływ. Strzelanie jest modne. Państwo to wspiera. Ma powstać ponad 500 nowych strzelnic, a dostęp do broni ma zostać ułatwiony. Ponadto od 2023 roku strzelanie to przedmiot obowiązkowy w 8 klasie i we wszystkich szkołach ponadpodstawowych. Strach przed rosyjską agresją sprawia, że Polacy sięgają po broń. Dla Jacka nie ma innej możliwości. Jest jakby taka armia jakby ludzi, którzy umieją strzelać jakby z broni sportowej, mogą strzelać jakby z broni wojskowej, mogą dostać jakby... Jest w Polsce ponad 70 tysięcy strzelców sportowych, drugie tyle jest powiedzmy myśliwych, no i w razie jakby niebezpieczeństwa, no to jesteśmy w stanie po prostu, strzelcy są w stanie powiedzmy dopomóc jakby regularnym wojskom. No tutaj jest jakby taki trend do tego, żeby jednak mieć tą obronność. Nie tylko społeczeństwo, ale też państwo zaczęło się zbroić. Od zeszłego roku rząd wydał prawie 14 miliardów 600 milionów euro na systemy obrony przeciwrakietowej, wozy bojowe i czołgi. Sprzęt ten jest prezentowany na odbywających się w całym kraju piknikach wojskowych. W przyszłości 5% produktu krajowego brutto ma być przekazywane na wojsko. Liczebność armii zawodowej ma wzrosnąć ze 164 do 300 tysięcy żołnierzy. Nigdzie w Polsce wojna w Ukrainie nie jest bardziej odczuwalna niż na Podkarpaciu. Rzeszów, spokojna stolica województwa, jest uznawany za nową placówkę NATO. Do granicy jest stąd niecałe 90 kilometrów. Podrzeszowskie lotnisko stało się węzłem komunikacyjnym dla transportu broni z zachodu do Ukrainy. Codziennie lądują tu samoloty wojskowe transportujące amerykańskie systemy obrony powietrznej, amunicję i wozy opancerzone. Wszystko podlega ścisłej kontroli, a filmowanie jest praktycznie niemożliwe. Kamil Mazur urodził się i wychował w Rzeszowie. 23-latek chce wkrótce zostać żołnierzem zawodowym. Już od czasów szkolnych w wolnym czasie działa w Związku Strzeleckim Strzelec, jednej z wielu grup paramilitarnych w Polsce. Od wybuchu wojny zyskały one na popularności. W tej szafie obecnie jest mój mundur galowy ze strzelca, na którym są umieszczone moje odznaczenia. Mundury polowe, kurtki, polary, ocieplacze. O i cała masa wszelkiego rodzaju wyposażenia. Miecz przez noże, latarki, pasy taktyczne, kamizelki. Jest naprawdę bardzo dużo, bo używamy jako... Hełm, maska przeciwgazowa, której Chestrik, słuchawki do ochrony uszu na strzelnicę, tak? Poncho przeciwdeszczowe, medycyna, która tak samo jest bardzo ważna, jak pakiety medyczne różnego rodzaju, do wyposażenia apteczek. Kamil traktuje swoje zaangażowanie jako przygotowanie do kariery wojskowej. Dodatkowo wstąpił jako ochotnik do tak zwanych Wojsk Obrony Terytorialnej, organizacji służącej obronie kraju, która istnieje obok armii zawodowej. Człowiek po skończeniu technikum szukał jakiejś swojej drogi życiowej, szukał jakiegoś miejsca. Ja wybrałem właśnie wojsko. Jest to coś po prostu, co chcę robić i chodzi też po prostu, żeby cały czas zwiększać potencjał i bezpieczeństwo naszego kraju. Żeby cały czas nasze państwo było silne. Drugi polar, mundury polar. Po to właśnie przystąpiłem do wojska, do strzelca tak samo. Dla mnie to nie jest problem. Raz w miesiącu Kamil trenuje w koszarach z Wojskami Obrony Terytorialnej. Poza tym wraz ze swoją jednostką pomaga w wojsku w zabezpieczaniu lotniska. Robimy kawę? No, chcesz? No, wypiję. Na razie wystarczy. Trzymaj.
23-latek mieszka obecnie z rodzicami i dwójką młodszego rodzeństwa. Jego ojciec właśnie wrócił z pracy. Poza strzelcem i służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej, Kamilowi nie zostaje dużo czasu dla rodziny. A później masz jakąś służbę? Później ja mam służbę, no. Później normalnie do roboty bym wracał. Ale to na lotnisku? Na lotnisku. Rzeszów się zrobił teraz sławny, kiedyś nie był, tak? Przez, no może i wojnę na Ukrainie. Jest lotnisko, tak? Na Jasionce, które jest, no w sumie strategicznym punktem, bo są Amerykanie i są też wojska NATO. Szlak pójdziemy może na pięć stawów i później na... No odgrywamy kluczową rolę teraz, jako, bo raz jesteśmy w NATO, no i przede wszystkim jesteśmy pierwszym bastionem. Gdzie w razie odpukać jakiegoś konfliktu, no to my będziemy pierwsi, tak? I my tu będziemy pierwsi. Nie musimy się zbroić. Rosja zaatakowała państwo, Ukrainę, tak? Więc może zaatakować każde państwo już teraz. No pewnie, że jesteśmy dumni, no bo cały czas syn pomaga, tak? Jak nie na granicy, no to w Strzelcu, jak nie w Strzelcu, to w terytorialsach i no jest cały czas aktywny. Ochotnicy otrzymują niecałe 170 euro miesięcznie za służbę w obronie terytorialnej. To nie czyni jeszcze z Kamila żołnierza zawodowego. Kilka tygodni temu zgłosił się do regularnej armii i czeka na odpowiedź. Wielu przyjaciół Kamila, z którymi w czasach szkolnych zaczynał w Strzelcu, ma już ten krok za sobą. Z kilkoma z nich umówił się na kręgle. To co, chodzimy? Chodzimy. Leci, leci, leci. Przyjaciele na każdym rogu widzą zmianę w rodzinnym mieście. Czy to w barach, restauracjach, czy kręgielniach. Amerykańscy żołnierze stali się częścią krajobrazu. Wojna zmieniła Rzeszów w twierdzę NATO i ważne centrum logistyczne amerykańskiej armii. Obecnie w mieście stacjonuje prawie 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Nie wolno im rozmawiać z dziennikarzami. Znaczy raczej nie, raczej po prostu się widujemy, tak tutaj było widoczne, że się widujemy, ale tak, żeby razem, że tak powiem, wychodzić gdzieś, razem imprezować, to raczej się nie spotyka. Raczej oni mają swój świat, my mamy swój i... W międzynarodowych mediach Rzeszów określany jest mianem nowej bazy Rammstein. Miasto stało się symbolem nowego strategicznego znaczenia Polaków w NATO. Na pewno więcej, jakby to powiedzieć, oczu i kamer jest skierowane na Polskę, więc to na pewno dało też taką motywację, żeby i powiększyć tą armię, żeby to była jedna z najlepszych armii, powiedzmy, nawet w Europie czy w NATO. Siły zbrojne robią sobie przy tym wielką reklamę. Od października 2022 roku wojsko prowadzi w wybranych koszarach w całym kraju bezpłatne, jednodniowe kursy szkoleniowe, podczas których można zdobyć podstawowe umiejętności wojskowe. W połowie lipca szkolenie dla cywilów odbywa się też na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Na powitanie, na publiczność czeka mały pokaz. Prawdziwi żołnierze przeprowadzą próbę działania zbrojnego. Dzisiejszy pokaz ma na celu przybliżyć procedury działania drużyny w trakcie wykonywania działań bojowych. Dowódca drużyny podaje sygnał naprzód. Podchorążowie VAT w sile dwóch sekcji wykonują patrol mający na celu wykrycie i zlikwidowanie przeciwnika. Poszli.
Udział mogą wziąć wszyscy w wieku od 15 do 65 roku życia. Ministerstwo Obrony podaje, że do tej pory udział wzięło 20 tysięcy osób. Tak, teraz ramiona wysoko, krążenia w stawach łokciowych. Tu. Zgłosiły się też Magda Radomska i Agnieszka Wojas. Przyjaciółki pochodzą z Warszawy. O programie szkoleń dowiedziały się z telewizji. Czasy są takie niespokojne, więc myślę, że warto się przeszkolić. No, oczekiwania są takie, żeby nauczyć się przynajmniej takich podstawowych rzeczy. Wszystko, co może nam się po prostu przydać w przyszłości. Nigdy nie strzelałyśmy, więc chciałyśmy zobaczyć też, jak to jest. Nie rzucałyśmy granatem, więc takie no, zupełnie coś innego. Agnieszka jest dyrektorką szkoły podstawowej. Magda trenerką fitness. Pierwszym punktem w ich programie jest walka wręcz. Robię taki szybki ruch, pach, żeby ten nóż wleciał i dystans do użycia broń. Ale ja zobacz, jak lekko trzymam, tak tylko. No dobra. Grupy liczące od 8 do 10 osób biorą udział w różnych ćwiczeniach. Trening survivalowy, latanie dronami, obsługa broni. Instruktorzy to zaprawieni żołnierze. W większości mający doświadczenie w misjach zagranicznych. Zobaczcie, że ta broń jest bardzo intuicyjna. Tutaj nie ma możliwości, żeby zrobić coś inaczej, nie? No jest to dosyć ciężki sprzęt. Trzeba trochę poćwiczyć, żeby się nauczyć całej tej obsługi. Ale sama obsługa karabinu jest, ona nie jest skomplikowana. No ale te poszczególne etapy są bardzo ważne, żeby je zapamiętać, żeby faktycznie ten karabin dobrze działał. Tutaj jest dźwignia. Składanie broni. Tutaj oczywiście naciskamy i broń działa w trybie automatycznym. Nie ma możliwości, żeby przejrzeć broń, czyli sprawdzić, czy w komorze nie znajduje się nabój. Tam. Pas nie może być na szyi, prawda? On jest dla pani za krótki, powinien mieć jeszcze dłuższy. Ja myślę, że to jest takie przyjemne z pożytecznym połączenie właśnie takiej, no, spędzenie dobrze czasu po prostu. Nauczymy się czegoś nowego, więc... W aktywny sposób, przy sprzyjającej pogodzie i z fachowcami, z ludźmi, którzy się na tym znają. Według Ministerstwa Obrony Narodowej kursy są odpowiedzią na ogromne zainteresowanie społeczeństwa. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę koszary zostały zalane zapytaniami Polek i Polaków, którzy dopytywali o szkolenia. Agnieszka i Magda nauczą się teraz poprawnej pozycji podczas strzelania. To teraz postawa strzelecka. Dokładnie. Moją lewą nogę daję troszeczkę do przodu. Teraz tempo raz, czyli zabezpieczam broń. OK. Tempo 2. Ściągam karabinek, odłączam magazynek, chowam go. Tempo 3. Biorę nowy magazynek, rzucam zamek i wracam. Nie strzela się tu z ostrej amunicji. Zamiast tego Agnieszka i Magda poćwiczą na symulatorze. Mi się podobało bardzo, zwłaszcza strzelanie z broni krótkiej. Można dokładnie zobaczyć, gdzie jest błąd. Nie wiem, na ile możemy być przygotowani, tak? Ale takie ćwiczenia, które tutaj dzisiaj mamy, one właśnie w tym nam pomogą, tak? Że gdyby była taka potrzeba, żebyśmy potrafili się w danej sytuacji odnaleźć, i jeżeli będą kolejne edycje, to na pewno
będę namawiać chociażby znajomych. Sama mam już pomysł na to, żeby zgłosić się do kolejnej edycji. Nie wiem, czy nas przyjmą, ale... Celem programu jest wzbudzenie ciekawości, ale także pozyskanie kandydatów do wojska i wojsk obrony terytorialnej, które są rodzajem Ochotniczego Związku Obrony Kraju, mającym przede wszystkim za zadanie wsparcie armii zawodowej w zadaniach logistycznych. Liczba jego członków od początku wojny znacznie wzrosła. Nie tylko bliskość Ukrainy, ale także tak zwany przesmyk suwalski sprawiają, że Polska jest państwem frontowym NATO. Przesmyk suwalski to należący do Polski pas ziemi o szerokości 70 km pomiędzy rosyjską eksklawą Kaliningradem a pozostającą w sojuszu z Rosją Białorusią. Uważany jest za potencjalny słaby punkt sojuszu NATO. Odkąd w Białorusi stacjonują najemnicy grupy Wagnera, sytuacja jest napięta. Strzelnica w Augustowie znajduje się tylko 30 minut jazdy od granicy z Białorusią. To jakby co jakiś czas przejeżdżające wojsko, jakieś tam kolumny wojskowe jakby dają do zrozumienia, jakby przypominają, że jednak coś się dzieje, tak? Nad tym się jakby mocno nie zastanawiamy, nie skupiamy. Działamy swoje, robimy swoje. Wojsko ma swoje jakieś tam rzeczy do zrobienia. My jakby też w razie jakby czegoś to jesteśmy jakby też do dyspozycji. O, Panu Bogu, wapnę dziś poszło. To jest, mnie trzeba mieć na uwagę, że ty masz teraz już inną broń, nie? Więc troszeczkę się jakby coś tak, przestawić. Tak, troszeczkę no. Zacząłem się wstrzeliwać, no. A teraz to podoba. Przepraszam. Jacek również w zeszłym roku zdecydował się wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej. Jeśli chcesz pokoju, to się szykuj na wojnę, tak? Civis pacem parabellum. Więc rzeczywiście też mi tak się wydaje, że jak inni zobaczą, że jednak powiedzmy Polska jakby jest, zbroi się, tak? Że jest powiedzmy coraz więcej strzelców, jest coraz więcej strzelnic. Jest jakby to prostrzelectwo jest jakby coraz bardziej rozpowszechniane. To rzeczywiście może, sobie tak powiem, że może nie warto atakować. Tym bardziej widać właśnie, że pierwsza linia jakby, czyli woty powiedzmy te ukraińskie zrobiły swoją robotę, więc my też jakby my jako zwykli ludzie, mało przeszkoleni albo troszkę przeszkoleni, możemy jakby zminimalizować jakby straty. Możemy coś jakby sprawić, że... Czysto! Zmiana do tarcz! Chodź, pójdziemy. O wojskowe szkolenie cywilów w Polsce dbają przede wszystkim grupy paramilitarne, takie jak Strzelec. Ministerstwo Obrony Narodowej ocenia, że w takich jednostkach szkoli się do 100 tysięcy osób. Liczba ta rośnie. 2 lata temu Kamil był jeszcze rekrutem w Strzelcu. Teraz raz w tygodniu prowadzi zajęcia w rzeszowskim liceum, z którym współpracuje jego stowarzyszenie. Siadać. Ludzie, siadać, powiedziałem. Obok zwykłych przedmiotów szkoła oferuje też zajęcia o tematyce wojskowej. Promuje również lokalną obronę terytorialną. Pierwszy temat dzisiaj szkoleniowy, medycyna pola walki, udzieranie rannemu. Zabieracie całe wyposażenie medyczne, czyli 2 plecaki, noszę torbę. I czekacie na korytarzu. Następnie udzielić mu pierwszej pomocy. Jeżeli jest to możliwe, ściągnąć go z pola walki. Zrozumiano? Okej, Gleba. Kacper, słyszysz mnie? Kacper, halo, słyszysz mnie? Gdzie dostałeś? Kacper! Okej, zaczynamy.
czysto. Leje noga. Nie noga, dobra, zakładaj stazek. Wojna jest nieprzewidywalna. Lepiej umieć, jak nie umieć, jak z tego założenia. Lepiej wiedzieć, jakby coś się miało stać, kiedyś odpukać. Miałoby się coś stać i żeby coraz więcej osób, coraz więcej społeczeństwa to umiało robić. Strzelec to największy i najstarszy związek paramilitarny w Polsce. Zaczynacie, czyli... Został założony już na początku XX wieku, gdy Polska nie była jeszcze suwerennym państwem. Grupa nigdy nie była częścią polskich sił zbrojnych. Wojsko jednak od zawsze szukało nowych rekrutów wśród obrońców ojczyzny. Strzelec jest właśnie takim miejscem, gdzie ja bym powiedział, tworzy dobrych obywateli. To nie jest tak, że my jesteśmy czymś w rodzaju przedsionkiem wojska. Tak, większość osób idzie do wojska, ale to na pewno nie jest przedsionek wojska. My nie szkolimy żołnierzy, my nie jesteśmy od tego. My jesteśmy po to, żeby wychować dobrą młodzież, patriotyczną młodzież, dobrych obywateli i na tym się skupiamy. Ale na pewno widzimy siebie w systemie obronności państwa. Okej, okay. Dobra, git. Okej. Okay. Wyżej. Jeszcze, do tego. Jak mnie zmieniło? Chyba trzeba pytać moją mamę i mojego tatę najbardziej. Może trochę charakter, taki bardziej poszedł właśnie w stronę tej wojskowości. Trochę charakter się właśnie ukierunkował na takie działania, jak ja to mówię, zhierarchizowane, tak? Takie podporządkowanie. W ten sposób dyscyplina, o, może to wyniosłem. Może to właśnie wyniosłem ze strzelca. Dyscyplina, zorganizowanie, taki właśnie tryb życia. Następnego ranka Kamil przygotowuje się do defilady wojskowej. To święto Wojska Polskiego. 23-latek weźmie w nim udział w mundurze galowym swojego związku strzeleckiego Strzelec. Mundur łączy nas tak naprawdę z minionymi pokoleniami, które kiedyś to wszystko tworzyły. Żebyśmy my dzisiaj mogli żyć w wolnym, niepodległym kraju, a musimy o nią dbać, bo niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Niepodległość trzeba pilnować. To jest tak jak małe dziecko. Tradycje wojskowe odgrywają w Polsce ważną rolę. Kraj był często napadany i uciskany. W dniu święta Wojska Polskiego wspomina się Bitwę Warszawską, gdy w roku 1920 polskie oddziały pokonały Sowietów. W całym kraju odbywają się defilady. Ówczesny rząd Prawa i Sprawiedliwości chciał przez to zademonstrować gotowość obronną. Organizacje paramilitarne maszerują ramię w ramię z wojskiem. Kamil po raz ostatni maszeruje jako członek strzelca. Został przyjęty do wojska i za kilka tygodni ten 23-latek zostanie zaprzysiężony na żołnierza zawodowego. Kamil nie może się już doczekać. Nie może zdradzić szczegółów dotyczących swojej przyszłej jednostki. Nie zawsze. Tylko trzeba po prostu uważać na to, jak się dalej to wszystko rozwija. Ja widzę przyszłość wojska bardzo dobrze. Wojsko jest nowoczesne, wojsko się rozwija. Moja przygoda zaczęła się w strzelcu. Ale tak samo moją dalszą karierę chcę służyć Wojsku Polskim. To nie jest praca, to jest służba. I właśnie podejmując się takiej służby, człowiek jest świadom obowiązków, świadom jest tego, co może stracić, ale też co może zyskać. Kamil nie musi się martwić o swoją karierę. Choć rząd PiS-u został jesienią 2023 roku odsunięty od władzy, to wielomiliardowe zbrojenie wojska będzie prawdopodobnie kontynuowane przez obecny rząd. Strach przed rosyjską agresją jest bowiem głęboko zakorzeniony w polskim społeczeństwie.